Dzień dobry państwu. Jest 8 kwietnia, poniedziałek. Do stałej rubryki pożary w Rosji, o tym też dzisiaj będzie. Dodajemy nową, czyli powodzie w Rosji. Przypomnę, że po drodze mieliśmy jeszcze awarię na sieciach ciepłowniczych tą zimą, kiedy rosyjskie miasta były zalewane wrzątkiem. Wtedy mówiłem o tym, że rosyjska infrastruktura znajduje się w fatalnym Stanie dodatkowo ludzi, którzy się nią opiekowali, zabrali na wojnę. Masa pieniędzy wydzielanych na utrzymywanie i budowę infrastruktury była po drodze przejadana na pałace, wydawana na rakiety. I efekty widzieliśmy. Tutaj mamy nowe efekty. Miasteczko Orsk w okręgu orenburskim, to jest granica z Kazachstanem, bliżej europejskiej części Rosji, można powiedzieć, w szeroko pojętym regionie Uralu, doszło do dużej powodzi. Tutaj widzimy takie pojedyncze zdjęcia, ale nie będziemy się długo na nich zatrzymywać. To, co nas interesuje to co doprowadziło do faktycznie poważnej sytuacji, czyli przerwanie wału ziemnego, zresztą już w tej chwili możemy mówić o dwóch różnych przerwaniach takich konstrukcji. Ta sytuacja w ogóle rozwijała się, powiedzielibyśmy stopniowo. Najpierw była po prostu powódź, później uspokajano, że nic się nie stanie, później wyły syreny ostrzegające, że może dojść do przerwania takich wałów. W końcu te wały przerwało, i ostatecznie w ogóle okazało się, proszę Państwa, że cała ta sytuacja ma duży wpływ na sytuację wojenną w Rosji, ponieważ powódź dołączyła do akcji uderzeń w infrastrukturę naftową. Jest to w zasadzie kolejny atak na rosyjską rafinerię. Atak dokonany siłami przede wszystkim rosyjskiej byle jakości. Jednak po kolei tutaj mamy z kanału telegramowego sankcji w RF, m.in. wypowiedzi Mera, który napisał, że na 7 kwietnia to napisał, dzisiaj 7 kwietnia sytuacja powodziowa pozostaje krytyczna, wody przybywa i w najbliższych dniach jej poziom będzie tylko rósł. Dodajmy, to napisał oficjalnie Mer miasta w swoim kanale, więc to jest optymistyczna ocena sytuacji, rosyjscy urzędnicy, samorządowcy są elementem aparatu propagandy i jeśli on mówi, że jest źle, to znaczy, że jest bardzo źle. To będzie ważne za chwilę. Tu jeszcze warto doczytać. Doktor tech, nauk technicznych Wladimir Tietelman, Tietelmin, przepraszam, opowiedział, że według wstępnych danych te wały przeciwpowodziowe były zbudowane z wykorzystaniem materiałów słabej jakości, które były podatne na rozmywanie przez wodę. Wały przeciwpowodziowe chyba nie powinny być budowane z takich materiałów. Także jedną z przyczyn przerwania wałów było lekceważące, tu jest brzycze słowo związane z czasownikiem pluć, lekceważące. Podejście do remontu i utrzymania tych wałów. Czyli jak zwykle możemy być praktycznie pewni, ktoś wziął pieniądze, a potem zużył je na własne prywatne nieruchomości. A tama przeciwpowodziewa, czy ta wał przeciwpowodziewy, oni tutaj używają słowa tama, ale widzieliśmy na wideo, chodzi bardziej o wał, no, robili je w sposób typowo rosyjski. Tutaj mamy mapkę z wczoraj od komersanta, o tym pokazującą nam, jak wygląda zalanie. Tutaj na środku widzimy rzekę Ural. Po dwóch stronach widzimy miasteczko i na czerwono zaznaczone miejsca zalane. I teraz popatrzcie sobie, tutaj, gdzie pokazuję kursorem, tutaj znajduje się rafineria. Rafineria ropy naftowej, oczywiście. Ona jak tutaj czytamy u, z kolei porta w portalu RBK to jest orski NPZ albo pełna nazwa orsk Nieftiorg Sintes W ogóle zamknęli póki co tę rafinerię, ona przestała pracować, to jest tutaj wprost napisane, pri iza i zapawadka, czyli... Zatrzymali jej pracę z powodu powodzi. Tu jest to opisane jako działanie prewencyjne na wszelki wypadek, żeby nie doszło do żadnych dalszych problemów. Natomiast popatrzcie sobie jeszcze raz i popatrzcie tutaj na tę mapę. Dokładnie tutaj mamy zabudowania tej rafinerii, aż tutaj do torów ciągną się te zbiorniki, te instalacje. Tutaj przy samych torach mamy taki duży plac ze zbiornikami na różnego rodzaju produkty ropopochodne i samu ropę naftową i jeszcze raz na mapkę od Komersanta tutaj ta woda podchodzi już właśnie pod te linie kolejowe, więc jeśli mer miasta mówi wody będzie tylko przybywać i ta woda znajduje się tam dziesiątki metrów od terenu od terenu tej rafinerii istnieje faktycznie realne zagrożenie, że ta rafineria zostanie zalana. Przy czym już w tej chwili ona nie pracuje, trudno powiedzieć, jak długi będzie to przestój. Nawet jeśli to będzie przestój tygodniowy czy kilkudniowy, to wciąż jest to bardzo na rękę tym ludziom, czyli Ukraińcom, którzy starają się zniszczyć jak największą liczbę. Rosyjskich rafinerii ropy naftowej, żeby ograniczyć możliwości handlowe Federacji Rosyjskiej i możliwości zaopatrywania Rosji w paliwa. Dodajmy tutaj jeszcze, bo to też jest istotne, w Rosji tych rafinerii jest wiele, natomiast tylko około 30 to są takie duże rafinerie. Tutaj mamy na liście od góry od największej omskiej do właśnie. Orskiej. Ona przerabia milionów ton ropy, tutaj jeśli się nie mylę chodzi o roczne moce, 6 milionów 6, 600 tysięcy ton. Tu jak widzimy tych pierwszych 10 największych, około od góry, no to tutaj te moce to jest od 20 do ponad 10 milionów ton. Więc Mamy do czynienia nie z tą największą i najważniejszą, nie z tych dziesięciu najważniejszych, ale wciąż niemałą rafinerią. I ona została, proszę Państwa, chwilowo wyłączona przez powódź zużytkowania, a wszystko to przez rosyjskie podejście do budowy kluczowej infrastruktury. Jedziemy dalej, bo to nie jest koniec. Ukraiński wywiad opublikował takie wideo. Na nim bądźmy szczerzy, nic nie widać. Nie mamy pojęcia, gdzie to jest, w jakim w ogóle regionie, równie dobrze można by to nagrać pod lwowem, wideo nie jest żadnym dowodem. Niestety chciałoby się mieć coś lepszego, ale twierdzą, że zniszczyli rurociąg dostarczający właśnie produkty ropopochodne do portów, portu nad Morzem Azowskim. Morze Azowskie nie jest największą bramą dla rosyjskiego eksportu produktów naftowych. Tutaj Morze Czarne, bezpośrednio Morze Czarne, bo Morze Azowskie też wpada do Morza Czarnego i Morze Bałtyckie jest tutaj takimi największymi szlakami handlowymi dla rosyjskiej ropy, dla rosyjskich produktów ropopochodnych. Niemniej, jeśli faktycznie Gór nie kłamie, nie wprowadza nas celowo, no nie, nie dezinformuje w swoich celach, a wywiad wojskowy ma prawo tego typu rzeczy robić. Mamy prawo się spodziewać po wywiadzie wojskowym, że będzie nas dezinformował w swoich celach. Jeśli tak nie jest, to wciąż jest to istotne uderzenie. Dalej Rumunia ogłosiła otwarcie, ponowne otwarcie zamkniętego od 15 lat zakładu produkującego amunicję. No, widać, że się na coś szykują. Ja nawet y, mam pewne podejrzenia na co. Wojna trwa w Europie od 10 lat, proszę Państwa. Jeśli ktoś tego nie dostrzega, to, to jest już trochę późno i zaryzykuję stwierdzenie, że te ruchy, które w tej chwili w Europie się y, odbywają, a widzimy, że faktycznie y, dzieje się dużo w sferze przygotowań do ewentualnej wojny w Europie, te działania są spóźnione o minimum dwa lata. Choć oczywiście lepiej późno, niż wcale, i biorę pod uwagę fakt, że przez ostatnie dwa lata mogło się wiele dziać, tylko że ze względów biurokratycznych, finansowych, ta praca, bardzo możliwe, że ciężka i wytężona, była dla nas niezauważalna z zewnątrz, ponieważ odbywała się głównie w gabinetach i dopiero teraz przechodzi to w fazę aktywną. I teraz mamy tutaj taki zbiór wiadomości z Białorusi. Pamiętacie, w zeszłym tygodniu miałem taki odcinek, jak się przygotować na czarny scenariusz. Tam w ogóle było wiele komentarzy wartościowych z uzupełnieniem tego, o czym mówiłem, też warto rzucić okiem. Natomiast proszę Państwa, jeśli ja tam mówiłem, że można sobie założyć jakieś poziomy naszych... Przygotowań do najgorszego scenariusza, żeby nie rzucać się od razu, nie zmieniać domów w bunkier, tylko czekać, co się będzie działo i reagować. Tutaj mamy właśnie wydarzenia w Białorusi i silnie sugeruję, jeśli chcecie właśnie rozumieć, co, czy coś może się złego wydarzyć w naszej części Europy, to trzeba patrzeć właśnie przede wszystkim na ruchy w Białorusi. I tutaj czytamy. W Białorusi wojskowe komendy uzupełnień pozwoliły informować obywateli o konieczności przybycia na ich, pod ich adres dla mobilizacji na służbę poprzez SMS. Prawo, ustawa została podpisana przez Kartofla Łukaszenkę. Tu piszą prezydenta, ale wszyscy wiemy, że on nie jest prezydentem, tylko jest ziemniakiem z wąsami. W Ministerstwie Obrony dodali także, że w czasie mobilizacji i w czasie stanu wojennego wezwania w formie SMS będą się liczyć dokładnie tak samo jak wezwania papierowe, że ich ignorowanie będzie prowadziło do takich samych konsekwencji, w tym odpowiedzialności karnej. Dalej tutaj czytamy, że operatorzy komórkowi będą zobowiązani w ciągu Tygodnia po mm, wniosku od wojskowych komentarzy zupełnień albo KGB przedstawić, przekazać numery telefonów obywateli, którzy będą podlegali mobilizacji. Dalej, tutaj są wyższe kary za uchylanie się od obowiązku wojskowego. I jeszcze czytamy, w tej chwili na służbę w wojsku, kontraktową, będą mogli Przyjmować, rekrutować będzie można ludzi dowolnego wieku. Nie wiem, czy dowolnego wieku, to znaczy od 18 roku do, do końca życia, czy po prostu dowolnego wieku. Możliwe, że ktoś tu zrobił skrót. Włączając w to ludzi, którzy przeciwko którym toczą się śledztwa, którzy mają dalej jakieś wiszące nad nimi odpowiedzialności karne, albo bezpośrednio znajdują się w danym momencie w więzieniu i odbywają karę. Taką decyzję będzie podejmować Łukaszenka, jeśli będzie to potrzebne dla zabezpieczenia interesów obronności i narodowego bezpieczeństwa. Oczywiście, proszę Państwa, działania Aleksandra Łukaszenki nas przyzwyczaiły do tego, że on tam sobie robi straszne rzeczy i dla nas z tego nigdy nic nie wynikało. Natomiast tutaj sytuacja zaczyna pachnieć siarką i jak to pisali radzieccy klasycy, jeśli pachnie siarką, musimy założyć, że gdzieś w pobliżu pojawił się diabeł i rozpocząć produkcję wody święconą, święconej na skalę przemysłową. Uwielbiam ten cytat, prawdę mówiąc. Dalej mamy wywiad z Wolodymyrem Zelenskim, który potwierdza to, co jakiś czas temu, niedawno Państwu mówiłem. Ja mówiłem, że mam wrażenie, że Zachód czeka z tą pomocą, przede wszystkim Stany Zjednoczone, bo Europa Zachodnia w tym momencie bardziej właśnie zwiększa tą pomoc, ale Stany Zjednoczone zwlekają ewidentnie Grają na czas i to prawdopodobnie w dużym stopniu jest gra polityczna, wewnętrzna, ale niekoniecznie tylko. I ja mówiłem, że oni mogą czekać z tą pomocą, bo nie jest jasne, jak będzie wyglądała ukraińska mobilizacja. Zresztą zdarzało mi się nazwać skandalem to, że ta, te kwestie mobilizacyjne jeszcze w Ukrainie nie są rozwiązane. To jest skrajnie dla nich istotne. Zresztą Wolodymyr Zelenski ostatnio podpisał obniżenie wieku dla ludzi w armii, wzywanych do armii z 27 do 25 lat obniżyli. I teraz Zelenski powiedział, że tak bardzo ogólnie on stwierdził: Zachód pyta nas, jak wy nie chcecie mobilizacji, parlament nie chce głosować na ten temat, to po co wam wsparcie, pomoc. W domyśle dostawy uzbrojenia. Czyli faktycznie coś jest na rzeczy, że przynajmniej niektóre państwa zachodnie, to nie jest tutaj doprecyzowane, czekają na rozwój sytuacji wewnętrznej w Ukrainie. Tutaj też przypomnę, to nie jest tak, że Ukraina od początku wojny mobilizacji nie prowadziła. Ukraina jest na etapie reformy systemu mobilizacji. Tam po wybuchu było Wiele miesięcy mobilizacji. Właśnie na tym polega w dużej mierze problem, że tam zmobilizowali już do tej pory bardzo dużą liczbę ludzi, bardzo duża liczba ludzi z kraju uciekła i zostało płatników podatków, pracujących. No to są wciąż miliony ludzi, ale na tyle yy, niedużo, że nie ma ludzi tak luźnych, wolnych, niepotrzebnych, których można w odpowiedniej ilości bez dużych konsekwencji dla życia kraju po prostu zabrać na wojnę. Zwłaszcza, że jak mówił Zelenski kilka już miesięcy temu, na każdego żołnierza potrzebnych jest od sześciu do ośmiu płatników podatków, żeby tego żołnierza wyposażyć, nakarmić, zapewnić mu paliwo, amunicję itd. To jest niestety bardzo, jakby to powiedzieć, no prawdopodobne, bo faktycznie wojna jest szalenie drogą zabawą i i takie koszty no, brzmią bardzo sensownie zwłaszcza że Ukraina nie jest najbogatszym krajem że się wyrażę tak eufemistycznie podatki tam ludzie płacą w hrywnach, a wiele sprzętu się kupuje w dolarach na Zachodzie i on nie jest tani Ech, żeby nie powiedzieć że jest niesamowicie drogi no ale przejdźmy dalej tu jest jeszcze kilka test z wywiadu Zelenskiego Ukraina Stara się stworzyć własne systemy uzbrojenia przeciwko rosyjskim bombom lotniczym. Dodajmy, że problemem są bomby lotnicze naprowadzane, szybujące. One w powietrzu są stosunkowo długo i także mają w sobie elektronikę, którą na przykład można zakłócić, więc może to wyglądać w ten sposób i najprawdopodobniej o to chodzi. Yy, dalej. Dla działań ofensywnych. Amunicji nam nie wystarczy, ale dla obrony wystarczy. Faktycznie zużycie amunicji w działaniach ofensywnych zazwyczaj jest większe, więc to jest teza, która ma sens. Bronić się jest czym, nacierać nie ma czym, jak najbardziej myślę, że może to być prawda. Przy czym wydaje mi się, że w tej chwili, na tym etapie, um, obrona dla Ukrainy jest y, bardziej zasadnym działaniem. Nawet wycofywanie się, powolne wciąganie dalej Rosjan i utrzymywanie tego tempa strat, który w tej chwili obserwujemy w rosyjskiej armii, to jest droga, która faktycznie może do końca Ukrainy doprowadzić. <tryk> dalej, samolotów póki co nam nie wystarcza. W tym roku nam przekażą 10% tego, co jest nam potrzebne. To też zrozumiała teza. Żeby w pełni przykryć powietrze Ukrainy, zakryć, osłonić, potrzebujemy 25 systemów Patriot w każdym po 6 do 8 baterii albo ich analogiczne systemy. Przy czym wcześniej przedstawiciele Ukrainy, w tym jak mi się wydaje sam Zelenski, mówili, że nie ma analogów dla Patriotów, że inne systemy zachodnie... No, są dobre, są potrzebne, ale żaden z nich nie jest tak skuteczny, nie ma takich możliwości jak Patriot. To też jest ciekawa lekcja dla świata z tej wojny. Jeśli nie będziemy mieli potężnej rezerwy na zamianę brygad, to następnego dnia zniknie kolejne miasto. Tutaj jest to wyrwane z kontekstu. No, chodzi po prostu o to, że. Jeśli nie będzie rezerwy, to kolejne ukraińskie miasta będą niszczone rosyjskimi natarciami. Przy czym przypomnijmy, że to jest standardowa rosyjska taktyka. Oni jeśli gdzieś nacierają, to po prostu równają teren z ziemią i zajmują ruiny. Dalej, na gorących kierunkach frontu budowa linii obronnych jest zakończona na 92-98%. No mam wielką nadzieję, że właśnie tak jest. Przejdźmy jeszcze, bo byliśmy w Białorusi, teraz zajrzyjmy do Chin. Bloomberg ustalił, nie wiemy jak wiarygodne są to ustalenia, że w ostatnim czasie Chiny zwiększyły swoją pomoc dla Rosji, dostarczając póki co nie uzbrojenie, ale między innymi dane wywiadowcze i różnego rodzaju podzespoły. Jeśli chodzi o dane wywiadowcze, to tak w ostatnich dwóch miesiącach, mniej więcej trzech, zaczęliśmy dostrzegać, było kilka takich przypadków, kiedy Rosjanie zaatakowali skutecznie dość daleko od linii frontu. Wtedy zresztą ja także, były takie rozmowy, że coś się mogło zmienić, jeśli chodzi o rosyjskie możliwości wykrywania, trafiania w cele na odległości 20-30 kilometrów od linii frontu. Być może jest to właśnie wsparcie Chin, jeśli chodzi o ich wywiad, o ich informacje, na przykład zdobywane przez satelity szpiegowskie. Być może wcześniej tego nie było, a teraz Chińczycy zaczęli to dostarczać. Dlaczego akurat teraz, jakie tam pojawiły się plany, tu jest wiele pytań i miejmy świadomość, że Ogromna część tej gry za kulisami pozostaje dla nas mocno niewidoczna. Jeśli jesteśmy już przy Chinach, to tutaj, proszę Państwa, jeśli mielibyście ochotę czasem odpocząć od wojny, to tutaj razem z żoną rozpoczęliśmy nowy kanał. On nie będzie tak regularnie mm, wzbogacany o nowe treści jak ten główny. On nie wyprze tego głównego, ale jak już pojechaliśmy na wakacje, a czasem trzeba odpocząć. A także. W takich czasach rotacje trzeba przeprowadzić wśród personelu. Byliśmy w Chinach, nagraliśmy tam sporo, będą się tu pojawiały filmy stamtąd, także zachęcam, ale wróćmy do głównego tematu. Pojawiły się, proszę Państwa, doniesienia z amerykańskiej prasy, duże artykuły, tutaj Washington Post się pojawia opowiadające o tym, jak w prywatnych rozmowach Donald Trump wyjaśnia swój plan szybkiego zakończenia wojny rosyjsko-ukraińskiej. Według tych rewelacji Donald Trump twierdzi, że zakończy wojnę po prostu zmuszając Ukrainę do oddania terenów przygranicznych, tak zwanego Donbasu i Krymu Rosji. To jest, proszę państwa, oczywiście jakiegoś rodzaju plan. Można planować różne rzeczy, natomiast jest to plan słaby. Czy jest to w ogóle prawdziwy plan Donalda Trumpa? Czy nawet jeśli on mówił takie rzeczy, to naprawdę to planuje robić? To jest zupełnie osobny temat. Tu nie siedzę mu w głowie, nie wiem. Natomiast dlaczego ten plan byłby zły? Dlatego przede wszystkim, że to Rosji dałoby jasną informację, że można, Zachód może obiecywać walkę do końca, Ukraina może obiecywać walkę do końca, a później silni świata się dogadają i następnym razem będzie tak samo, więc można jechać dalej. Znowu w Ukrainie po odbudowie sił albo gdzieś jeszcze indziej. To będzie przejaw słabości. Albo stoimy twardo murem za zasadami międzynarodowymi, takimi na przykład jak międzynarodowo uznane granice, albo idziemy na różne układy, umowy i wtedy po prostu otwieramy bramę do XIX wieku i patrzymy, kto jest silniejszy. W gruncie rzeczy. Walka tutaj się toczy pomiędzy światem opartym na instytucjach i światem opartym na brutalnej sile. Jeszcze dodajmy instytucjach i zasadach. To jest dokładnie tak, jak proszę Państwa, albo bijemy się na ulicy i ten, kto okazał się silniejszy, sprytniejszy, zadał cios szybciej, zabiera oponentowi telefon, portfel i samochód, albo w takiej sytuacji przyjeżdża policja i toczy się śledztwo, sąd, ustalamy, kto był winny. To są dwie takie wizje. Rosja jest za tą wizją, że kto jest silny, ten sobie bierze, a ja osobiście w takim świecie wolałbym nie żyć. To jest to, co ludzkość przeżywała przez ostatnich parę tysięcy lat, to się nie sprawdzało. I no niestety to jest prosta droga, ten plan Trumpa to jest prosta droga do tych, żeby wracać właśnie do takich reguł na świecie. Dalej tutaj mamy podsumowany za marzec na podstawie oczywiście dostępnych danych, na podstawie tego, co dało się zarejestrować, umieścić w internecie. Spis strat obu stron. Ukraina po prawej, Rosja po lewej. Tutaj różne kwadraciki mają różne kolory. Ciemnoczerwony, zniszczony, różowawy, uszkodzony, szary, porzucony, czarny, przechwycony. I tu mamy po kolei BWP, btr -y. Ogólnie transportery opancerzone, tu widzimy, że Rosja ma największe straty, Ukraina kilka razy mniejsze. Dalej mamy samochody, ciężarówki i pojazdy terenowe. Tu znowu widzimy, że Rosja ma duże straty, to jest istotny podpunkt. Dopiero na trzecim miejscu są czołgi, tutaj dysproporcja nie jest już aż tak duża. Rosjanie 206 czołgów, Ukraińcy 68. Dalej artyleria, tutaj także mniej niż dwukrotna różnica. Widzimy, że te działania przeciwko artylerii obu stron są bardzo intensywne. Technika specjalna, tu bardzo różne rzeczy mogą się pojawić, na przykład radary, systemy walki radioelektronicznej, systemy przeciwlotnicze. Tutaj awiacja, to jest szeroki termin i tutaj bez konkretów nie wiemy, czy chodzi tylko o samoloty i śmigłowce, czy na przykład wpisują się w to też duże drony? Duże, bo małe na pewno nie. W ciągu miesiąca obie strony straciły ich prawdopodobnie tysiące, a nie 11 sztuk sumarycznie po obu stronach. Nieznane i inne. Tu ciekawe, w nieznanych i w innych Ukraina straciła więcej sztuk niż Rosja. W dużej mierze myślę pokazuje nam to przede wszystkim to, że Ukraińcy nie mają poważnej przewagi, ale jakąś przewagę mają w walce z 70 do 129. Tu widać, że idzie im lepiej, ale z drugiej strony Rosjanie, pamiętajmy o tym, też mają tego sprzętu więcej. Bardzo prawdopodobne, że strata 129 różnego typu systemów artyleryjskich nie boli Rosji tak jak Ukrainę strata 70. Przede wszystkim jednak widzimy tutaj, że marzec był y, miesiącem ataków zmechanizowanych i zmotoryzowanych. Bardzo prawdopodobne, że ogromna część tych ponad tysiąca pojazdów opancerzonych, nieopancerzonych i czołgów to były pojazdy stracone przez Rosjan w trakcie szturmów. Jeszcze raz, tu jest no, w zasadzie ponad 1200 różnych pojazdów w ciągu jednego miesiąca, który liczył sobie tam. Około 30 dni. Marzec ma 30 czy 31? Tu już chyba 30. 30. Dobra. Eee, tak? Dobre, nieważne. Nigdy nie umiałem tego zapamiętać. Tak czy inaczej, to, jest, to są duże straty, pokazujące, że intensywność tych rosyjskich natarć jest poważna. Tu mamy przelot yy, nowego, dawno niewidzianego albo w ogóle jeszcze niewidzianego. Ukraińskiego drona o napędzie odrzutowym, który został sfilmowany nad Rosją. Prawdopodobnie był to albo po prostu brytyjski dron Banshee Jet AT, albo jakaś konstrukcja na jego bazie. Pojawiły się takie komentarze. To nie są jakieś doniesienia czy, czy informacje. To jest po prostu komentarz mm, od. Amerykańskiej prasy, która się powołuje na źródła w Ministerstwie Obrony w Kijowie, o tym, że Kreml planuje faktycznie stworzyć tak zwaną szarą strefę, lub jak to się wyraził Władimir Putin strefę sanitarną w okolicach Charkowa i intensyfikują ostrzały, w tym bombardowania bombami lotniczymi Charkowa i jego okolic. Tutaj mer miasta yy, yy, Tiriechaw mówi, że było gorzej na początku wojny, kiedy z dwóch milionów ludzi w Charkowie zostało 300 tysięcy. Niemniej no, jest to sytuacja yy, groźna. Już w tej chwili prezydent Zelenski publicznie mówi, że robi wszystko, żeby wzmocnić obronę przeciwlotniczą Charkowa. Ona naprawdę, mówiąc nigdy nie była szczególnie silna, a przynajmniej nie mamy... Żadnych informacji o tym, że była, więc tutaj faktycznie zaczyna się robić nieprzyjemnie dla ludności. Tutaj z kolei polski Osinter Tomasz Fit pokazuje jak w Charkowie, on jeszcze tam pokazywał później ślady, zdjęcia satelitarne i tak dalej. W ogóle warte polecenia, źródło informacji. Pokazuje jak w Charkowie zostały trafione ukraińskie wyrzutnie rakiet które zdetonowały po tym trafieniu. Także też miejmy świadomość, że Charków jest miastem niedalekim od frontu. Tam także, tak jak i w Kursku i w Bielgarodzie, po drugiej stronie granicy, tam także są obiekty wojskowe, pojazdy wojskowe i tak dalej. Też nie ukrywajmy tych faktów, bo nie ma po co. W zeszłym tygodniu odbył się duży, zmasowany atak dronowy na przynajmniej trzy rosyjskie lotniska. W Morozowsku, Jejsku i Engelsie. I, proszę Państwa, tam, przynajmniej na sam Morozowsk, poleciało podobno około 40 dronów tyle zgłaszała strona rosyjska. Oczywiście Rosjanie twierdzą, że nie było strat, Ukraińcy twierdzą, że straty były i to duże. Natomiast pojawiły się zdjęcia satelitarne tu chyba je będzie można obejrzeć trochę lepiej. Generalnie rzecz biorąc, proszę Państwa, sytuacja wygląda tak, w skrócie. Ja Wam zostawię linki, jak będziecie chcieli sobie to pooglądać, dokładnie przeanalizować. Nie ma śladów takich, że stoi na tych świeżych zdjęciach satelitarnych spalony, czarny samolot, widać zniszczony koniec. Tego tam nie ma. Nie widać takich jednoznacznych śladów zniszczeń. Widać, że samolotów ubyło. Było tam, to jest też można znaleźć rozpisane. Tam, gdzie stało 5, teraz stoi 3, tam, gdzie stało 7, stoją 4. Co to dowodzi? Czego to dowodzi? Zupełnie niczego. One mogły zostać przeniesione tuż przed atakiem, w momencie robienia fotografii mogły po prostu być w powietrzu, gdzieś na misji. Mogły po ataku, nawet jeśli był nieudany, zmienić bazę i polecić gdzieś indziej. Nie wiadomo. To, że nie ma też samolotów całkiem spalonych, spopielonych, nie znaczy też, że nie ma strat. Bardzo możliwe, że te drony niewielkie nie trafiały bezpośrednio w te samoloty, mogły wybuchać nawet w powietrzu i prawdę mówiąc byłaby to bardzo dobra taktyka i być tak skonstruowane, żeby po prostu siać odłamkami z góry. Taka technologia, takie pociski po angielsku Airburst są stosowane na przykład w artylerii. Są specjalne, specjalne zapalniki, które wyczuwają bliskość gruntu czy inne parametry i eksploduje taki pocisk w powietrzu nad celem, żeby go właśnie skuteczniej razić odłamkami. Na niektóre typy celów to się dobrze sprawdza. Mogły o tak samo być z dronami, zwłaszcza że drony takie. Krótkiego zasięgu używane na froncie już także stosują tego typu technologie i tego typu taktykę, żeby właśnie razić piechotę rosyjską. Mogły równie dobrze tak wyglądać i te ataki i na zdjęciach satelitarnych nie widzimy tych zniszczeń, tych dziur od odłamków, a one mogą tam być. Mogą. Po prostu zdjęcia satelitarne nie udowadniają, że to miało miejsce, nie udowadniają, że to nie miało miejsca. Po prostu dalej nie mamy potwierdzeń, choć strona ukraińska twierdzi, że zniszczeń było dużo. Oni tam wymieniali te samoloty, natomiast skoro nie ma konkretnego potwierdzenia, wydaje mi się, że nie ma tutaj szczególnego sensu karmić się tymi liczbami, które no nie, są, nie są w żaden sposób pewne. Natomiast rosyjski, rosyjski kanał Fighter Bomber, emerytowany lotnik, przyznał się do strat w tym ataku, ale dość nietypowych. Czytamy tutaj, że mniej więcej godzinę temu on to pisał 5 kwietnia podczas wykonywania działań śledczych, którzy oglądali drony, które spadły na bazie lotniczej, doszło do eksplozji, są ranni. Czyli według tego co on tutaj opisuje, po tym ataku dron lub wiele dronów po prostu znalazło się na ziemi, na przykład ym, sprowadzone na ziemię przy użyciu, ym, przy użyciu zakłócaczy ym, łączności. Ktoś do nich podszedł, żeby je obejrzeć, zobaczyć co to tam na nich leciało i wtedy taki dron eksplodował jak mina pułapka. Bardzo możliwe, że tak to wyglądało. On nie ma interesu, żeby kłamać w tym kierunku. Kiedy Fighter Bomber pisze, że wszystkie samoloty przed atakiem uciekły i nie ma żadnych strat, to to może być kłamstwo, bo to jest komunikat w jego interesie. Natomiast tutaj przyznaje się do słabości, więc w to akurat wierzę. Dalej, proszę Państwa, sekretarz NATO, generalny sekretarz Jens Stoltenberg. Stwierdził, do lipca członkowie NATO planują zgodzić się na stworzenie pięcioletniego funduszu ze 100 miliardami euro na pomoc Ukrainie, niezależnie od faktu, że niektórzy członkowie sojuszu są temu przeciwni. Oczywiście, jak się wydaje, chodzi przede wszystkim o takie kraje jak Węgry czy Słowacja. 100 miliardów na 5 lat euro. To jest, jak tutaj zresztą wytykają od razu w komentarzu, trochę za mało, ponieważ Rosja wydaje po prostu znacząco więcej. Oczywiście ten fundusz NATO nie ma na celu całkowicie przejąć odpowiedzialności za koszty prowadzenia działań bojowych w Ukrainie. Cały czas podatki ukraińskie na to idą, cały czas szereg krajów pomaga niezależnie od tego typu działań w tych strukturach, więc to nie jest wszystko. Natomiast faktycznie Rosja wydaje zdecydowanie więcej niż 20 miliardów dolarów euro rocznie na tę wojnę, więc sam w sobie taki fundusz to nie jest wystarczająco dużo. Ale tak czy inaczej miła inicjatywa. O czym pisze Komsomolska Prawda? Dzisiaj mamy długi przegląd, więc nie będziemy się tu długo zatrzymywać. O powodzi w Orsku. Oczywiście oni tu piszą o tym, że bohaterski chirurg, w ogóle chirurg yy, ksiądz. Yy, tutaj oczywiście ksiądz to jest termin taki katolicki. Kapłan prawosławny i chirurg w jednym uratował przed powodzią 45 osób. Yy, no to jest temat, proszę Państwa, na komiks super bohaterski. Dalej jest o tym, że bliscy i sąsiedzi wykonawców. Wykonawców zamachu terrorystycznego w Kroku City Hall nie przyznają się do tych ludzi, nie wierzą w ich winę i przyznają się do miłości do Rosji. Mamy jeszcze o zamachu nożowym na jednego z rosyjskich gubernatorów, i tutaj taki tekst z pięknym tytułem: Ukraina rozjechałaby Donbas i przekabaciłaby go przeciwko Rosji. Co by było, jeśliby 10 lat temu nie urodziło się DNR Mirosław Rudenka, jeśli by nie urodziło się DNR Kijów, rozjechałby Donbas? Popatrzmy, co się dzieje w Donbasie w tej chwili. Donbas jest zniszczony, zrujnowany, przez 8 lat był ruinowany ekonomicznie, teraz jest rujnowany wojennie. Ludzie w Donbasie zostali najpierw zindoktrynowani propagandą. Później siłą wcieleni do armii w ramach mobilizacji, oni się tam po piwnicach ukrywali, a ich zabierali bez pytania, z karabinami w rękach zabierali na wojnę i wysyłali na ukraińskie okopy. Czyli, żeby uratować Donbas przed ruiną i zwróceniem ludności przeciwko przeciwnikowi i posłaniem ich na wojnę, Rosja zrujnowała Donbas i siłą posłała wszystkich na wojnę. To przed czym oni ich uratowali. Trochę ciężko mi to zrozumieć. Jeszcze zwróćmy uwagę, że przez te 8 lat na przykład mieszkańcy Charkowa czy Odessy, tam też przecież były wystąpienia prorosyjskie. No nie zostali rozjechani i zwróceni przeciwko Rosji jakąś siłą wielkiej propagandy. No ale, no ale typowo, typowe dla Rosjan oskarżanie ludzi. Dookoła o robienie tego samego, co robią Rosjanie sami. Jak wiecie, doskonale cały czas zbieramy na pułk Kalinowskiego. Tutaj mam smutne informacje, bo pojawiła się informacja, że dwóch żołnierzy pułku zginęło z batalionu Wolat w ostatnich działaniach bojowych. Oczywiście to jest jednostka, która cały czas praktycznie jest na froncie. Oni biorą cały czas aktywny udział w walkach, więc to, że mają straty, jest no, niestety naturalne. Chciałoby się, żeby było inaczej, ale jeśli się walczy, to bez tego trudno się obejść. Więc y, dziękuję chłopaki za Waszą służbę. Zbieramy też w tej chwili na pieski w Hersoniu. Y, w sensie trzeci raz bym chciał pojechać do schroniska. W Hersoniu, przypomnę, kupujemy tutaj karmę, w tym karmę specjalistyczną dla szczeniaków, dla chorego kota i środki farmaceutyczne także będziemy kupować. Tu muszę ustalić, czy aby na pewno nie będzie problemu z przejazdem przez granicę z takimi środkami. Jeśli będzie, to po prostu załatwimy to po drugiej stronie i, i na przykład kupię to w Kijowie, bo i tak trzeba w okolicach Kijowa się pojawić, żeby... Przejechać przez pół. Tu byliśmy, tutaj. Jeśli chodzi o wydarzenia na linii frontu, proszę Państwa, RDK ogłosiło, czyli Rosyjski Korpus Ochotniczy, ogłosili, że kończą aktywną fazę działań za rosyjsko-ukraińską granicą, ale że zostały na terenie Rosji grupy dywersyjne. Prawdę mówiąc, gdybym ja zostawił grupy dywersyjne na terenie wroga, nie ogłaszałbym tego. Natomiast gdybym je gdybym wszystkich żołnierzy wycofał z tego terenu, to faktycznie opowiadałbym publicznie, że jest ich tam jeszcze pełno poukrywanych po ukrywanych żeby Rosjanie ich szukali. Jak jest w rzeczywistości, nie wiem. Po prostu ja bym zrobił tak. Ataki na synkiwkę cały czas trwają. Tutaj widzimy, że sytuacja jest stabilna. W dużej mierze w takich miejscach w tej chwili, gdzie sytuacja jest stabilna, mamy do czynienia już nie tylko z wojną artyleryjską i drobnymi szturmami rosyjskimi, małymi grupami, ale także z intensywną wojną dronów, które, jak mówią ukraińscy żołnierze w tej chwili, ci, którzy się wypowiadają publicznie, latają skutecznie na 20-30 km. Tutaj przede wszystkim drony skrzydlate typu FPV. Latają na takie odległości, i obie strony tutaj cały czas starają się, głównie wysiłkiem wolontariuszy, osiągnąć przewagę w tego rodzaju walkach. Tutaj walki na terny, proszę Państwa, były świadkiem ciekawych wydarzeń. Tutaj to widać. Pojechała kolumna, zresztą niemała kolumna rosyjska na tym odcinku frontu, na przeciwnika, i wśród tych pojazdów był czołg. Który wyglądał tak. Co tutaj widzimy? Widzimy tutaj paletę euro zamocowaną jeszcze na tym tak zwanym mangalie. Mangal, czyli grill do y, grillowania szaszłyków, to jest ta taka dodatkowa klatka na czołgu osłaniająca przed dronami i przed w teorii jawelinami. Na nią jeszcze dodatkowo po, położono. Po pierwsze elementy pancerza reaktywnego, na to siatkę maskującą, na to paletę euro, na to baterie sprzętu elektronicznego, zakłócającego drony. Tutaj mamy nawet akumulatory, takie solidne, może od ciężarówki jakieś, żeby całą tę aparaturę zasilać. Zobaczcie, jaki ten czołg jest. Wysoki w porównaniu do normalnego czołgu z rodziny T72. Tutaj zaryzykuję stwierdzenie na podstawie tego zdjęcia, że no prawie że drugie tyle wysokości mu dodali, żeby to wszystko zainstalować. Przy czym piszą niektórzy, że to faktycznie do pewnego momentu działało nawet nieźle i że te drony dookoła miały duże problemy, żeby latać. Natomiast ostatecznie. Tutaj tego filmu nie zobaczymy w przeglądarce. Zostawię wam oczywiście link. Tutaj ukraiński kanał Telegramowy Gawariat Sniper pisze, że ostatecznie ten czołg został trafiony, uszkodzony dronem FPV. Została uszkodzona, został uszkodzony system kierowania ogniem po rosyjsku system i po ukraińsku to jest rodzaj żeński stąd taka pomyłka. I dodatkowo jeszcze Drut się wplątał, specjalny drut się wplątał w gąsienicę, taki drut, który się rozstawia na polu walki właśnie, żeby blokować przejazd sprzętu gąsienicowego, więc taki lekko uszkodzony i unieruchomiony sprzęt, no nie do końca unieruchomiony, ale utrudniony miał poruszanie, więc wjechał w BWP rosyjskiego uszkodzonego też i nie mógł ruszyć dalej, więc uciekł. I żołnierze ukraińscy, zamiast go dobić jakimś granatem, postanowili do niego dotrzeć, naprawić go tam na miejscu, na polu bitwy, i wycofać się nim z powrotem na swoje pozycje. I tak zrobili. I ten czołg, po prostu z tym całym sprzętem, ostatecznie trafił w ręce ukraińskie. Mamy, proszę Państwa, cały czas bitwę o czas i fiar. Tutaj w ostatnich dniach doszło do. Kontrataku ukraińskiego, ale cały czas Rosjanie znajdują się tuż przy, mm, tuż przy, proszę Państwa, zabudowaniach miejscowości Czas i i szturmują dalej pod górkę w kierunku kanału siwierskiej Doniec-Donbass. Bardzo możliwe, że bitwa o Czas będzie tematem, o którym będziemy rozmawiali przez najbliższe, i tutaj możemy zgadywać. To mogą być 2-3 miesiące, a to może być rok, a może i ta bitwa będzie się toczyć aż do samego końca wojny, niezależnie od tego, jak ten koniec będzie wyglądał. Tutaj może póki jesteśmy na mapie, ja zabiorę to swoje okienko, żebyście wszystko dobrze widzieli. Jeszcze raz Fiar najbardziej wysunięte na wschód osiedle, Rosjanie znajdują się tutaj. W, na początku weekendu donoszono o kontrnatarciu ukraińskim na takiej osi. Choć póki co nie wygląda na to, żeby ten fragment wysunięty rosyjski udało się ściąć. Więc na kierunku Bachmudzkim tutaj mamy główną oś działań i cały czas Rosjanie próbują na tym odcinku Donieckim się przesuwać. Pod AFDiewką Instytut Badań nad Wojną zauważa przesunięcia rosyjskie, że oni się tutaj na poziomie taktycznym przesuwają. Jest pewien problem tu w tych okolicach. Rosjanie zbombardowali most, którym Ukraińcy zaopatrywali swoje pozycje. Dalszy most jest kawałek dalej, spory kawałek. Tutaj tego nie widać. O, teraz lepiej tutaj te rzeczki płyną. To oczywiście działa w dwie strony. Po pierwsze, będzie to działało tak, że teraz ukraińskim obrońcom będzie trudniej się zaopatrywać. Jednak, jeśli Ukraińcy zdecydują się wycofać za tę rzekę, to łatwiej będzie im tego Bronić w momencie, w którym te mosty już będą zniszczone, nie będzie ich trzeba wysadzać. Tak czy inaczej, tutaj na tym kierunku cały czas jest możliwe, że Rosjanie będą się w najbliższych tygodniach przesuwać dalej. Przypomnę, że Ukraińcy budują, budują kawałek dalej na północny zachód i po prostu na zachód od tych pozycji swoje nowe linie umocnień. Takie, nazwijmy to, bardziej solidne, bardziej rozwinięte. Bardzo możliwe, że docelowo planują wycofywać się aż do nich, jednak cały czas hamując przeciwnika i starając mu się zadawać straty. Tutaj widzimy dwa niebezpieczne momenty. Tutaj i oczywiście kawałek dalej tutaj. Bardzo prawdopodobne, że w najbliższym czasie to zostanie. To zostanie wyrównane, te linie frontu, przy czym tutaj w miejscowości Newelskie, Newelskie zostało przez Ukraińców odbite w ostatnich dniach. Był tam kontratak skuteczny, ale to oczywiście działania taktyczne. Rosjanie cały czas starają się tutaj zdobyć Pab Pabiedę, Georgijówkę i Nowomichajliwkę. Znowu, żeby wyjść na drogę na Wuchledar od tyłu, Wuchledar od dawna próbują zdobyć. Nie wygląda tutaj na to, pomimo że ataki są bardzo intensywne, żeby im się tutaj udawało osiągać jakieś terytorialne zdobycze. Cały czas Rosjanie także próbują wyzerować zdobycze terytorialne, skromne dodajmy zdobycze terytorialne z czasów ukraińskiej kontrofensywy. Widzimy, że tutaj postępy są, jednak cały czas ta walka trwa i także pozostaje dość intensywna, jeśli chodzi o rosyjskie działania. Mamy jeszcze krynki tutaj, sytuacja się w zasadzie nie zmienia, chociaż w ostatnich dniach widzieliśmy wideo, nie będę go Państwu pokazywał, na którym rosyjscy żołnierze rozstrzeliwują ukraińskich jeńców. Jest to oczywiście zbrodnia wojenna, ale mówienie o tym, że Rosjanie popełniają zbrodnie wojenne jest chyba już nikomu niepotrzebne, to jest chyba już zbyt oczywiste. Natomiast pokazuje to też to, że Rosjanie także ma, mają tutaj sukcesy. No, wzięli do niewoli niewielką grupę ukraińskich żołnierzy, więc tutaj także coś im się niestety udaje. Przejdźmy dalej. Mamy tutaj, proszę Państwa, informację, doniesienie, że w pobliżu Awdijewki w ostatnim czasie, to jest 6 kwietnia, news, odbył się kolejny duży atak pancerny. 36 czołgów, 11 BWP-ów. Ukraińscy spadochroniarze zniszczyli 15 czołgów i 8 BWP-ów. To jest już któryś raz, kiedy Państwa informuję o takiej rosyjskiej szarży dużymi siłami. To jest ciekawe. Tego typu operacje do tej pory w tej wojnie po prostu się nigdy nie udawały, dlatego wojna zmieniła się w wojnę pozycyjną, w wojnę polegającą na tym, że małe grupki po 10 żołnierzy z granatnikami przy osłonie dronów próbują niezauważone się przedrzeć. Nie wiem co się stało w Rosji, czy uznano, że mają czołgów za dużo. I trzeba coś z nimi zrobić, bo po prostu nie mieszczą się już w Rosji, czy uznali, że przyszedł nowy dowódca i musi się wykazać. Nie wiem, w ostatnich dniach tego typu szarże rosyjskie się pojawiają coraz częściej i praktycznie nigdy nie przynoszą Rosjanom niczego dobrego. Dalej mamy ciekawe kadry pokazujące rosyjski eksperymentalny dron lądowy, minujący. Tu widzimy wideo, takie z testów. Faktycznie 9 wyrzutni, min. On ma jechać i narzutowo te miny rozłożyć na polu, wrócić, załadować jeszcze raz. I widzimy, że faktycznie ten robocik pojawił się na linii frontu i był wykorzystywany w praktyce. I tu oczywiście jest niszczenie go przy użyciu drona FPV. Oczywiście. Na tym polega zadanie takiego naziemnego drona, żeby nie minował człowiek, tylko żeby minował dron, przyleciał dron w piwi i człowiek nie zginął. To jest cała podstawowa idea walki bezzałogowej. Więc tutaj Rosjanie osiągnęli sukces, choć ich sprzęt został zniszczony. Warto to odnotować. Warto też odnotować, że coraz więcej pojawia się właśnie takich Dziwacznych, czasem wręcz kosmicznych konstrukcji, jak te ostatnie granatniki automatyczne na podwoziu bezzałogowym, gąsienicowym, który Rosjanie pokazali. To też, proszę Państwa, jest kolejny rozdział tej wojny. Tak jak drony latające i morskie zmieniły kompletnie obraz na polu walki, tak bardzo możliwe, że w najbliższym czasie będziemy mówić o tym, że drony lądowe także zmieniają zupełnie to jak wygląda wojna i warto to dostrzec już teraz, kiedy póki co wydaje się to takie trochę no takie trochę jeszcze niezręczne nie wydaje się to nieskuteczne takie jakieś garażowe a się może zaraz okazać że, że będziemy dużo poświęcać czasu na Temat dronów na zbiórki na drony lądowe, i w ogóle będziemy mówić o tym, jak to wszystko zmieniło. Tu z kolei mamy niewiele tu widać, tu trzeba się bardzo spatrzyć, żeby to zobaczyć, ale tam jest dron typu Baba Jaga, taki ciężki, e, ciężki kopter mm, ukraiński, który ma zamontowany karabin maszynowy i ostrzeliwuje rosyjskie pozycje. To jest póki co rzadkość. Ale tego typu eksperymenty mogą sprawić, że stanie się to bardziej powszechne. Tutaj Rosjanie zaprezentowali swój nowy, nowe zastępstwo dla chińskich łazików Desert Cross. To jest niwa w wersji bagi. Prawdę mówiąc, no, wolałbym mieć niwę w wersji bagi niż chodzić z amunicją i granatami na piechotę, wodą, jedzeniem itd. Tak no ale no nie jest to sprzęt, który określilibyśmy jako nowoczesny i perspektywiczny. A tutaj jeszcze mówiłem o tym Charkowie. Tu faktycznie są te materiały pokazujące ukraińskie wyrzutnie zniszczone w Charkowie. Przejdźmy do szybkich newsów telegramowych. W Naddniestrzu zaatakował kolejny dron kamikadze. Trafił w ziemię podobno w jednostce wojskowej. Do czego prowadzi sytuacja w Naddniestrzu? Nie mamy pojęcia, zobaczymy jak się to będzie rozwijać. Japonia lepiej późno niż wcale zakazała dostaw 164 typów towarów do Rosji, m.in. olej silnikowy i akumulatory. Przydałoby się, żeby to się stało dwa lata temu, no ale lepiej teraz niż nigdy. Władze Turkmenistanu rozważają zakaz. Wyjeżdżania do pracy do Federacji Rosyjskiej. Przypomnę, Rosjanom brakuje rąk do pracy. W tej chwili pojawiają się wręcz i to na masową skalę. Ogłoszenia o zatrudnieniu w fabrykach zbrojeniowych nastolatków. To zaczyna się robić w Rosji zjawisko całe. Telegram, telegramowy kanał WCK OGPU opublikował. Rzekomą, rzekomą, informację głosową, wiadomość głosową wysłaną przez generała, emerytowanego generała Guruliowa, szefa Komisji Parlamentarnej do spraw obronności w rosyjskiej dumie, który wysłał swoim kolegom z tej komisji parlamentarnej taką wiadomość. Kazachowie będą następni. Decyzja już jest. Oczywiście to brzmi zupełnie tak, jakby Rosja planowała jakąś interwencję zbrojną w Kazachstanie. Z tymi ludźmi nie warto niczego wykluczać, natomiast mam poważne podejrzenia, że tego typu wrzutki i być może tutaj Guruliow, który jest pionkiem w grze Kremla, zupełnie nieważną postacią zajmującą się głównie opowiadaniem głupot w telewizji, że został wykorzystany po to, żeby. Na przykład uspokoić całą Europę, Stany, że Rosja nie będzie próbowała niczego głupiego na Zachodzie, bo będzie zajęta Kazachstanem, którego atak na który zupełnie nie jest zrozumiałe, do czego jest im potrzebny. Choć przypomnę, Rosjanie robią rzeczy, które do niczego im nie są potrzebne przez ostatnie 20 lat. W zasadzie ich decyzje często były zupełnie mm, nielogiczne. I wszystkim wmawiano, że to wynika z planu, wielkiego planu wielkiego wodza, szachisty 5D Putina. No, widzimy, jak to się kończy, więc tutaj też nie ma co wyrokować tylko dlatego, że taka, takie działania byłyby głupie. W Czeczenii zakazano zbyt szybkiej i zbyt wolnej muzyki. Tutaj krytycy kadrowa w Rosji zwracają uwagę, że to oznacza, że zakazali na przykład hymnu Rosji. Jedziemy dalej, Hindusi wbrew sankcjom zamówili w Rosji okręty wojenne, to są ustalenia dziennikarskiego śledztwa, niemiło. Dalej, Zelenski stwierdził, że wsparł propozycję Emanuela Macrona, żeby francuscy żołnierze przyjechali na teren Ukrainy w celach szkoleniowych. Warto odnotować... MAGATE ogłosiło, że po raz pierwszy od roku 2022 na elektrownię jądrową, zaporowską elektrownię jądrową w Enerhodarze, spadły, spadły drony. Kto, po co miałby to robić, nie jest to jasne. Oczywiście tutaj niebo nad Ukrainą jest tak silnie nasycone dronami, że równie dobrze mógł to być po prostu wypadek, przypadek ktoś. Niecelowo zaatakował akurat ten obiekt. Będziemy to obserwować. Tutaj jest o krynkach i o tych rozstrzelaniu jeńców. Tutaj mamy sceny z zatopionego orska. Piszą, że zaczął się deficyt wody pitnej i chleba. Faktycznie problemy z zaopatrzeniem mogą być spore. Ludzie, którzy powinni zajmować się takimi sprawami, często w cywilizowanych krajach, na przykład wojsko, pomaga w takich powodziach no tacy ludzie zostali wygrzebani już na front dawno temu, więc nie dziwne, że brakuje ich, żeby pomóc ten chleb i tę wodę dowieść. Pojawiły się nawet informacje, że po prostu ludzie zaczęli spekulować, handlować po znacznie zawyżonych cenach z mieszkańcami zatopionego Orska i sprzedają im wodę pitną, tam dwa-trzy razy drożej, jak tutaj piszą. Niż zazwyczaj. No. Taka Rosja, proszę Państwa, pełna solidarność wśród obywateli. Mamy już któreś, któreś doniesienia o tym, że Węgrzy protestują przeciwko Orbanowi. To akurat miłe, nie będę tutaj o węgierskiej polityce się wypowiadał, ale. Bo to nie jest mój temat zupełnie. Ale Orban na arenie międzynarodowej dał się pokazać. Jako ruska onuca, który, jeśli prawdę mówiąc, ma takie poglądy, jak prezentuje, to według mnie mógłby na przykład zostać gubernatorem Orenburga, tam walczyć z powodziami, a Europę zostawić w świętym spokoju, bo jak tutaj też widać, nie wszyscy Węgrzy też podzielają jego wartości, ja na pewno jego wartości nie podzielam. Rosyjski kanał telegramowy Astra wyliczył, że w ciągu dwóch tygodni na, nad Bielgarodem, nad okręgiem bielgarodskim samoloty rosyjskie zgubiły 14 bomb lotniczych. Faktycznie takie doniesienia pojawiały się raz za razem, ja tak miałem, a bomba spadła, nic takiego, bomba spadła, nic takiego, ale tego się nazbierało, 14 sztuk zgubiły. Niektórzy sugerują w komentarzach, tutaj u mnie na kanale pojawiła się taka sugestia, że oni mogą, piloci mogą te bomby zrzucać, kiedy leci w ich kierunku jakaś rakieta i oni się boją, że ich zestrzeli, więc rzucają te rzeczy i uciekają przed rakietą. Nie wydaje mi się, żeby to tak musiało być w każdym przypadku. Też, proszę Państwa, tutaj pamiętajmy, mamy do czynienia z rosyjskim sprzętem wojskowym, z rosyjską technologią, z, ze sprzętem zużytym, dwoma latami wojny i w pełni dopuszczam do siebie, że to mogły być zwyczajne wypadki. Tu jeszcze raz o elektrowni jądrowej na Słowacji, czy wy Słowacji, jak tam wolicie. Został wybrany na prezydenta prorosyjski kandydat w, związany z premierem Fico. Ciekawe, jakie procesy historyczne doprowadziły do tego, że współczesna Słowacja jest prorosyjska. I jeszcze, tak jak obiecywałem, wracamy do stałej rubryki Pożary w Rosji. Płonie coś w Krasnodarze. W tej chwili nie mamy pojęcia jeszcze, co dokładnie, ale tutaj widzimy, że pożar jest dość spory jakieś magazyny, jakieś hangary bardzo prawdopodobne, że obiekt cywilny po prostu jakieś zakłady przemysłowe. Nie mamy póki co powodu twierdzić, że to obiekty wojskowe, ale będę się też przyglądał. Dziękuję Państwu pięknie za uwagę, dziękuję wszystkim, którzy wspierają i pułk Kalinowskiego, i mnie osobiście. Zapraszam jeszcze raz na kanał podróżniczy. Trzymaj się Ukraino i widzimy się niedługo.